To nie będzie polska złota jesień dla szpitali powiatowych w województwie śląskim. Już wkrótce może okazać się, że poczekalnie będą świecić pustkami, a w mniej optymistycznym scenariuszu ich drzwi zostaną całkowicie zamknięte. Wszystko za sprawą wprowadzonych niedawno przez rząd zmian w przepisach dotyczących wzrostu wynagrodzeń, a także wskutek rosnących kosztów bieżących wynikających z inflacji. Dyrektorzy placówek przyznają wprost – pieniędzy brakuje. Podwyżki zostały ustalone na stałym poziomie, a Narodowy Fundusz Zdrowia podwyższenie kontraktu uzależnił od tego, w jakim stopniu wyrealizujemy kontrakt. To jest pierwsza nierówność i niespójność, jeśli chodzi o sposób finansowania podwyżek ustawowych narzuconych w ochronie zdrowia. Należy też zwrócić uwagę, że podwyżki dotyczą grupy pracowników. Jest grupa pracowników, która została pozostawiona poza ustawą, ale ich roszczenia też są. To głównie lekarze, czyli grupa zawodowa zarabiająca najwięcej, której podwyżki pochłaniają także najwięcej środków. Dyrekcja placówki przyznaje, że nie może pozostać bez odzewu na ich oczekiwania, bo tak naprawdę to od lekarzy w dużej mierze zależy, czy szpital będzie przyjmował kolejnych pacjentów. Równie trudna sytuacja dotyka szpitala w Świętochłowicach, któremu na same wypłaty wynagrodzenia dla pracowników brakuje miesięcznie kilkuset tysięcy złotych. Formy działalności szpitali powiatowych to zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak też spółki prawa handlowego, więc przekazywanie środków tylko na wynagrodzenia, a większość szpitali tak dzisiaj robi, że właśnie płacimy wynagrodzenia zarówno te z umów o pracę, czy z umów cywilnoprawnych, natomiast no, cierpią na tym nasi kontrahenci. Szpitali nie stać, aby płacić wszystkich swoich zobowiązań, tak jak mówimy. Czasami brakuje na wypłaty, a czasami też brakuje dla kontrahentów na przykład za dostawy czy usługi. Dlatego szpitale powiatowe zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego ogłaszają akcję informacyjną Czarną Polską Jesień. Ta ma zwrócić uwagę na sytuację finansową placówek, a przede wszystkim skłonić Ministerstwo Zdrowia do podjęcia rozmów z ich przedstawicielami. Powstała również petycja o wzrost wyceny świadczeń, pod którą pracownicy mogą się podpisywać. Nie ograniczamy przyjęć. Będziemy starali się je robić w miarę jak najwięcej, jak wytrzyma na to nasz personel. No, trudno powiedzieć. Natomiast no, oczekujemy przede wszystkim poprzez tą akcję informacyjną podjęcia z nami rozmów w tym temacie. Chyba że ministerstwo ma innego rodzaju plany w stosunku do szpitali, a szczególnie do szpitali powiatowych pierwszego i drugiego stopnia zabezpieczenia. Będących najbliżej lokalnych społeczności. W ramach akcji pacjenci mogą zobaczyć w oknach i na korytarzach placówek czarne kartki i plakaty informujące o prowadzonej akcji. Chodzi o to, by dotarła ona do największej liczby odbiorców i uświadomiła społeczeństwu, jak szerokiej skali jest problem.